dzień dobry w poniedziałek. Zapraszam Was na nowy vlog. Ja dzisiaj mam wolne, jest około 14, ja się wyszykowałam, stawiałam pranie, pozmywałam, zrobiłam śniadanie, zrobiłam vloga, z tego tygodnia trochę był nudny. No ale czasami tygodnie są nudne, prawda? I teraz czekam na autobus i jedziemy z Destinem zamówić obrączki. Będzie białe złoto, będą przepiękne, będzie grawera, ale to może pokażę Wam w dniu ślubu albo po ślubie już, na co się zdecydowaliśmy, a teraz jedziemy po obrączki. Syjowa lata i czekamy na misję, w końcu razem musimy kupić obrączki. No i razem je wybierzemy, a da się nie więc kawka i czekam na obrączki. Właśnie za to lubię Aldi, bo są różne fajne smaki. Krabowe, malinowe, cytrynowe, musy. Pięknie, wziąłam sobie kwiatki do kuchni. 60 funtów. Idealnie. Teraz czas to spakować. No, kupiłam dużo produktów. Wszystko spakowane. Jogurt mam w plecaku. Jedziemy do domu, ale jeszcze nie kończę zakupów. Jeszcze dzisiaj będę szła do jednego sklepu. Przygotowałam sobie taką miskę przekąsek i mam tutaj dosyć niskokaloryczne przekąski, bo w całym tym jest 630 kalorii. Mam tu chipsy ze soczewicy, plażynki i precelki pieczone. To na później, najpierw pokażę Wam, co będę jadła na obiad, bo właśnie się zrobił. Dzisiejszy obiad, łosoś w sosie cytrynowym z surówką i do tego będzie też sosik i zrobiłam nam lemonianę brzoskwiniową. Dustin ma to samo. Wygląda świetnie. Zakupy zrobione, rozpakowane, umyłam lodówkę, zjadłam obiad. Idę do kina, idę na Barbie w końcu, bo jeżeli dzisiaj nie pójdę, to już nie pójdę w tym tygodniu, a bardzo chcę obejrzeć Barbie. Zajęłam kompletnie ostatnie miejsce w kinie, mam w trzecim rzędzie, były dwa miejsca, jedno było w ostatnim rzędzie, jedno w trzecim, więc zajęłam miejsce w trzecim rzędzie i idę na Barbie. Here come the trailers. Did you see? We saw the whole thing. Let's get you up on your feet, Ken. You're so strong. Use your legs. Oh, you okay? Yeah. Oh, looks like this beach was a little too much beach for you, Ken. If I was. Wtorek czy środę? Wtorek zaczynamy takim śniadankiem z Destinem. Jest pięknie. Z Destinem mamy razem bowlne i dogrywamy rzeczy ślubne i właśnie wynajęliśmy samochód. Będzie Destina wymarzony Mustang, który zawiezie nas na ślub i będzie oczywiście też na sesji zdjęciowej, więc samochód na wesele załatwiony. I jeszcze myślimy o sushi barze, ale zaraz będę pisać z ofertami. No zobaczymy. Przyjechaliśmy z Destinem na Saturn, razem mamy wolne. Dużo rzeczy na temat ślubu dobrane, ale teraz czas na chillaucik, zakupy, coś zjeść, zobaczymy. Saturn, ale najpierw do mojego ulubieńskiego, do mojego ulubionego orientalnego sklepu. Jezu, zamotałam się tutaj. Mieliśmy ciasteczko z wróżbą i tak się prezentuje moja wróżba. Idealnie. Weszliśmy z Destinem do sklepu z polskimi produktami. Ja wezmę sobie też kilka produktów z lodówek i cały chlebek. Później jeszcze pójdziemy do stricte polskiego sklepu, ale na razie to. I to jest z lodówek. Dzisiejszy obiad. Zaczął padać deszcz. Ja mam łososia w sosie teriyakim. A Dustin, co ty masz? Słodko-ostrego kurczaka? To jest słodko kwaśne. Masz z ryżem? Czy... O, razem mamy z ryżem. Wróciliśmy do domu, ja szybko zrobiłam miniaturkę, wrzucę vlog z tamtego tygodnia i za chwilę Wam pokażę zakupy. I w sumie byliśmy w polskim sklepie, w Arte zasieśmy po miskę, którą pobiłam. I w sumie to wszystko, bardzo małe zakupy, bardziej będą polskie produkty, ale to za chwilę najpierw opublikuję wideo na YouTube. Wzięłam sobie salami i właśnie miskę. Ten talerz pobiłam, więc kupiłam do Destina i taką miskę. Tak po prostu dużą miskę na popcorn, na chipsy, na sałatkę, więc to z Asda i jeszcze w Asda kupiłam jajka i coś takiego, do risotto, nie wiem, fajne chyba. A z polskiego sklepu mam tu serki wiejskie, jogurty, wzięłam sobie leczo z ciecierzycą, chleb ze śliwką, surówki, Dustin wziął sobie ketchup, wzięłam chleb proteinowy, twaróg, pastę i kaszkę. Takie zakupy z polskiego sklepu. To
czas dalej projektować w Canva wszystko, co potrzebuję. Mam tutaj kawkę, mam ciasteczko z Francji, windownica przyszła mi z Polski, więc czas pracować dalej. Zaczął stream, ale dzisiaj zaczęliśmy, zrobiliśmy dużo, wynajęliśmy samochód, dograliśmy poprawiny, zamówiliśmy obrączki, za chwilę zrobił przelew, więc no maksa dzisiaj dzień naokoło ślubu. Tutaj zaczynamy wspólnymi kanapkami, przygotowaliśmy sobie tutaj chleb proteinowy, który wczoraj kupiłam, warzywka, różne przyprawy i mamy tutaj jajka, proteinowy ser i wegańską salami, no i oczywiście kawki. Dziś w pracy mam dwa różne rodzaje sałatek z tuńczykiem, tak, żeby sobie trochę ciąć węglowodany, więc tak to wygląda, no i praca. Kwiatki z tego tygodnia, przepiękne, w tamtym tygodniu były białe, w tym tygodniu są takie śliczne. Dzień przed naszym wjazdem na ślub będzie imprezka. Dziewczyny robią imprezkę pożegnalną. Pamiętajcie Markele? Byłam z nią w Maroko. Odchodzi. No fajnie, lata 70 na pewno pokażę wam, w co się ubiorę. Muszę popatrzeć jakieś inspiracje. Będzie imprezka lata 70. W czwartek na śniadanie robi nam szakszułkę. Piczarki, pomidorki, kukurydza, jajka, mozzarella, przyprawy. Tyle. Zaraz będzie gotowa. Mieliśmy dzisiaj potwierdzenie zaproszenia, potwierdzenie przybycia na ślub. Jakie piękne, nigdy się nie spotkałam, że ktoś przesyła potwierdzenie zaproszenia listownie, więc mega. Dzisiaj mam taki lunch pracy, dużo warzyw, falafele i trochę majonezu. Kawka, jadę do pracy i nagrywam za dużo, bo coś tam się w pracy wydarzyło, co trzeba rozwiązać i moje skupienie jest na tym, co się stało, a nie żeby, wiecie, nagrywać czy coś, więc staram się mieć tam małe kadry, ale wydaje mi się, że ten vlog będzie krótki. Ale przez kawkę deszczowo, była burza, było słońce, była tańcza, a teraz mamy chyba jakieś zerwanie chmury. Dzień dobry, w niedzielę. Zaczynamy dzień. Na szczęście nie pada. Kawka i zaczynam śniadanko robić. Przyszłam na siłownię, ale przez to, że kupiłam już sukienkę ślubną i wszystko, więc nie cisnę już z redukcją, tylko utrzymuję wagę. Siłownia. Jest pięknie. Spa jest zamknięte, a tu patrzę. Taki wielkąt chce wejść do spa. No przepraszam cię, ślimaczku, ale spa jest zamknięte. Uciekaj na zewnątrz. Jest duży. Jest tak jak moja dłoń. Na zewnątrz. Czas na kisiel. Malina, cytryna, miód, imbir. Będzie pyszne i wybrałam kubki Warszawa i Maroko. Więc kisielki. Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, mam dzień wolny z Dustinem i zobaczymy, co przyniesie dzień. Ten dzień dogram do tamtego tygodnia, bo nie mam dużo materiału, więc spędźcie dzień z nami. Przyszłam z dziewczynami znowu na solarium, ja biorę tylko zawsze 5-6 minut, dzisiaj 6, więc opalanko, ale wszystkie tatuaże wysmarowałam SPF-em, twarz też, więc czas na opalanko. Tworzyli nam na Epson nowe miejsce. Więc taki jest plan z Dustinem. No zobaczymy, co mamy ochotę. Nasze zamówienie. Ja zamówiłam malutkiego burgera z awokado. Mam też coś ala ciasto bananowe z orzechami. Dustin. Nie mam pojęcia. I mamy też kawkę na skubowanie i lemoniadę. Na jedzenie
jedzenie było bardzo pysznie. Powiem wam, że mamy teraz 7 kawiarni u nas w naszym miasteczku w centrum. Ja teraz idę na paznokcie, idę zmienić paznokcie, a później zobaczymy, więc teraz zabieram was na paznokcie. Przyszłam do nowego miejsca na paznokcie. Paznokcie zrobione. Wybrałam tym razem krótsze. No i coś takiego. Piękne. Pada sąka, bo pada deszcz. Chciałam iść do kina, ale jest po 13, a seansy sobie były o 16. Więc do kina później, a teraz może do Lidla na małe taki. To jest całkiem fajne. Więc wezmę nam po jednym i też wezmę tutaj nowy serek kokosowy dla siebie, bo ja lubię kokos, więc może będzie smaczny. I serek. Wróciłam do domu, za zakupy zapłaciłam 28 funtów. Mam tutaj truskawki do opakowania ciasteczek, łososia i krewetki, jajka, pieczarki, moje ulubione ogórki, mandarynki i klementynki. Wziąłam sobie też wodę, bo chciałam się pić. Te musy, które pokazywałam wam w Lidlu. Wziąłam sobie też serek, mozzarella, serek wiejski, sałatkę i burgery buraczane. To wszystko, tak się prezentują moje dzisiejsze zakupki. Wstawiam do pieczenia warzywa i to będzie zupa krem. I mam tutaj pomidory, paprykę, cukinię, czosnek i wszystko posypałam solą ziołową. Będzie pysznie. Dziś na obiad mamy wegetariańskie bolognese z pieczoną bagietką. Dustin ma to samo. Jak wygląda nasz deser? Mam tu ciasteczko, małe prażynki po mandarynce, w sumie po klementynce i mandarynce i trochę truskawek. Idę do kina na szczęki. Pokażę wam przed wyjściem upieczone warzywa i wychodzę, bo za 6 minut zaczyna się seans, ale oczywiście jeszcze 25 minut reklam. Więc moje warzywka prezentują się tak. Jak wrócę, zmiksuję, dodam soczewicę dla protein i będą przepyszne. A teraz do kina. It's time for the magic to start. And there's only one screen you need to be watching. So sit back and relax, because here we go. This isn't a game. She means to keep our minds occupied. Right now my mind is pretty damn occupied. Dałam soczewicę, więc czas zmiksować. Dziś zaczynam dzień od tego śniadania, jajka, surówka, dodam trochę sosu, a do pracy biorę tylko ten mus proteinowy, który wczoraj kupiłam. Przyszło mi jedne z kilku zamówień, to wam pokażę, takie około ślubne. Pierwsze to jest pudełeczko na obrączki. Zamówiliśmy obrączki z białego złota, oczywiście, że wam pokażę, więc moje drewniane pudełeczko. Mam tutaj trzy różne staniki pod moją suknię ślubną, takie silikonowe, zobaczymy, które się sprawdzi. Wstążki. Ta stwierdziłam, że będzie piękna do mojego bukietu ślubnego dla mnie i dla Anety. Wstążka na sękacze dla gości, wydrukuję takie ładne, taką ładną przywieszkę, dziękujemy, że z nami byliście, i po to kupiłam dziurkacz, żeby właśnie przyczepić takie różne dekoracje. Takie wstążki będą na alkoholu i też wzięłam sobie case pod zdjęcia na Instagram. Tu mam zdjęcie z Paryża, a takie inne dwie rzeczy to właśnie takie coś do robienia fryzur i coś do usuwania kamienia, bo akurat kupowałam, to wzięłam. Więc tak się prezentują moje zakupki i za wszystko zapłaciłam chyba 25 funtów, więc naprawdę jest spoko. Zamawiałam z Timu. Tutaj wam napiszę, jak ten sklep się nazywa. Coś takiego jak Shein czy AliExpress, tylko w Anglii.